Jedynym człowiekiem, który może wejść do archiwum, jest papież. Co roku tajne pomieszczenia odwiedza około 200 naukowców, ale ograniczają ich dość rygorystyczne zasady. Tym, którzy wejdą do środka, obowiązuje zakaz przeprowadzania badań w ukrytych i pilnie strzeżonych działach archiwum. Jedyne, co mogą ze sobą zabrać, to papier i ołówek oraz mają do dyspozycji jedynie 3 dokumenty dziennie. Wszystkiemu przygląda się 2 księży i 2 strażników. W archiwum znajduje się około 80 km korytarzy, a w nich ponad 35 tysięcy dokumentów. Można w nich znaleźć m.in. intymne szczegóły miłosnych afer ważnych władców, informacje o procesach przeciwko czarownicom czy niepublikowane dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta. O tym, co znajduje się w tajnych archiwach, niewielkiej tajemnicy uchyliła pewna wystawa, otwarta w 2012 roku. Wystawa z okazji 400-setnego jubileuszu założenia tego archiwum. Watykan udostępnił podobno około 100 dokumentów, które w rzymskim Kapitolu mogli obejrzeć wszyscy. Jakie to dokumenty? W najstarszych Ewangeliach często pojawiają się informacje, które mogą sugerować, że Maria Magdalena była dla Jezusa kimś więcej niż jedną z towarzyszących mu kobiet i że prawdopodobnie była jego żoną. Tego podobno miał jej zazdrościć Piotr Apostoł. Bardzo prawdopodobne jest, że w niedostępnych archiwach watykańskich kryją się dowody pisane, które mówią o tym, że Maria miała przewodzić religii jako towarzyszka życia Jezusa. Niestety, Watykan nie ma zamiaru ujawnić na ten temat prawdy, wiedząc, że mogłoby to zmienić dalsze losy chrześcijaństwa. Istnieje wiele teorii spiskowych, które mówią, że w archiwach znajdują się pilnie strzeżone dokumenty, a najwięcej z nich dotyczą samego Jezusa. Podobno w archiwach znajduje się korespondencja świętego Pawła i cesarza Nerona dotycząca życia Jezusa i jego biologicznych potomków, których podobno doczekał się z żoną Marią Magdaleną. Z pontyfikatem Jana Pawła I wiązano wiele nadziei, ale szybko je zniszczyła jego przedwczesna śmierć. Papież zmarł po zaledwie miesiącu sprawowania władzy. Jego śmierć jest uznawana za jedną z mroczniejszych tajemnic Watykanu. Oficjalnie podano, że papież zmarł na zawał serca, jednak do końca nie jest to pewne i wiele osób z Watykanu i nie tylko twierdzi, że Jan Paweł I został otruty. Ciała nie poddano autopsji oraz nie odnaleziono niektórych rzeczy, które należały do papieża. Także nie potrafiono określić, kto tak naprawdę znalazł ciało. To wszystko sprawia, że Watykan stał się podejrzany o zatuszowanie zbrodni na papieżu, który podobno chciał ujawnić kilka kościelnych tajemnic. Nowy Testament składa się ze znanych dla nas Ewangelii, jednak według niektórych teorii istnieje około 30 Ewangelii, które Kościół wykluczył ze względu na informacje w nich zawarte. Czy informacje zawarte w Biblii były zmanipulowane? Podobno Ewangelie napisali sam Jezus, Maria Magdalena, Judasz i święty Piotr. Każdy z nas kojarzy Judasza jako zdrajcę. A co, jeśli Kościół przed wszystkimi ukrywa, że zdrajca tak naprawdę był najbardziej wybranym spośród apostołów? Podobno istnieją teksty, które wyraźnie mówią, że Judasz nie zdradził Jezusa dla pieniędzy. Oferowane dla niego 30 srebrników, czyli cena za niewolnika w tamtych czasach, nie była przesadnie wygórowaną kwotą, zwłaszcza, że pieniędzy tych nie wykorzystał. W pismach, których Kościół nie uznaje, a nawet zaprzecza ich istnieniu, wszystko wygląda zupełnie inaczej. Judasz nie jest zdrajcą, tylko wybrańcem, kimś, kto pomógł Jezusowi dopełnić dzieła zbawienia, bo gdyby nie został ukrzyżowany, cała religia chrześcijańska w jej aktualnym kształcie nie miałaby racji bytu. Jest to zapisane m.in. w Ewangelii według Judasza, której Kościół nie włączył do Nowego Testamentu, a nawet której istnieniu zaprzecza lub twierdzi, że jest to zbiór pism zapisanych znacznie później.
Niektóre teorie spiskowe mówią też o dowodach potwierdzające życie pozaziemskie, które Kościół starannie ukrywa. Podobno w archiwum znajduje się papirus, który liczy 3500 lat i opisuje flotę latających nad Egiptem statków. Jedną niepotwierdzoną wiadomością są szczątki kosmity, które ponoć są ukrywane w Watykanie. Może dlatego w przeszłości nad tajnym archiwum powstało obserwatorium astronomiczne. Wiele osób jest przekonanych, że Watykan nie tylko ma dowody na istnienie życia pozaziemskiego i je ukrywa, ale też kontaktuje się z obcymi i może nawet podlega kosmitom, którzy za jego pośrednictwem sprawują kontrolę nad całym społeczeństwem. Dowodów na to niektórzy doszukują się w samej architekturze Watykanu, a dokładniej w sali konferencyjnej Pawła VI, która podobno ma być dowodem oddania reptilianom. Podejrzenia wzbudza kształt samej hali konferencyjnej. Hala przypomina widzianą z góry głowę węża. Niestety, to nie jedyne gadzie podobieństwo. Patrząc na wnętrze pomieszczenia, można stwierdzić, że patrzy się w oczy węża. Także po obu stronach sali stoją okna o kształcie zbliżonym do elipsy, a wyłożone witrażami przypominają spojrzenie węża. Gdy papież w tym miejscu przemawia, trudno nie odnieść wrażenia, że jest się pod obserwacją potężnego gada. Konstrukcja mogła powstać całkowicie przypadkowo, wprost z wyobraźni artysty, jednak tak ważna dla Watykanu symbolika każe pytać, czy nie ma w tym odrobiny prawdy. Celem wybudowania takiego wehikułu czasu było udokumentowanie ukrzyżowania Chrystusa, jednak nie ma dowodów na istnienie wehikułu czasu. Podobno działał na zasadzie odbioru, odszyfrowania i reprodukcji promieniowania elektromagnetycznego, które pozostało po wydarzeniu historycznym. W 1917 roku trzem dzieciom w Fatimie ukazała się Matka Boża i przekazała im trzy proroctwa. Wszyscy sądzili, że to był cud. Jedna z tych przepowiedni do dziś pozostaje wielką zagadką. Dotyczy ona III wojny światowej i końca świata. W repozytorium prawdopodobnie znajduje się dokument napisany ręcznie przez Lucję de Santos, który potwierdza to proroctwo. Pomimo, że istnieją próby zatuszowania niewygodnych faktów w historii Kościoła, już nieraz miały miejsce skandale na tle seksualnym, w którym główną rolę odegrali właśnie ci najwyżsi chrześcijańscy zwierzchnicy. Ciężko dzisiaj znaleźć w książkach opisy orgii w pałacach watykańskich czy posiadanie przez papieży kochanek, a jednak to wszystko miało miejsce. Aleksander VI, Benedykt IX, Grzegorz VII posiadali nałożnice, kochanki i nieślubne dzieci, o czym obecnie nie chce się mówić. Co ważne, do takich ekscesów nie dochodziło w przeszłości, a choć Kościół chciałby kontrolować nawet życie łóżkowe wiernych, wciąż nie jest wolny od łamania celibatu. Wszystko to jest jednak w Watykanie bardzo dobrze kamuflowane. Podobał się film? Pozostawcie kciuka do góry. Zapraszam do oglądania moich innych ciekawych, strasznych materiałów, jak i do komentowania pod filmami. Wesprzyjcie mój kanał, zasubskrybujcie. Będę bardzo wdzięczna i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.